Witam! Jak tam dzisiejszy dzień? Co my tu w ogóle dzisiaj mamy? 22 listopada. Jak u was pogoda? Zobaczcie, co się za oknami dzieje u mnie. Jak jasno. Śnieg u was przysypał? Bo u mnie jest dzisiaj tak. Słońce gdzieś tu nad nami świeci i biało się zrobiło. Jak tam panele produkują u was energię? Bo dzisiaj zapowiada się fajna pogoda. Ja już odśnieżyłem. Z tymi roboty dużo nie miałem. Delikatnie tylko ruszyłem. One już są gotowe do produkcji. Te tutaj delikatnie pościągałem. Tamte również. I za stodołą wiatkę. Ale to już nie będziemy pokazywać i sprawdzać. Jedyne co, zostały te, które są u góry, nieodśnieżone. I teraz chodźcie razem ze mną, zobaczymy, jak wygląda produkcja. Przypominam, tam mamy trzeci falownik, tutaj mamy częściowo regulator MPPT, cztery panele dolne, u góry mamy regulator MPPT Power. Ten dolny jest do ładowania mojego kwasu. I tu ta sama sytuacja. Dolne to jest regulator MPPT do ładowania kwasu. U góry regulator EPEVER. I z tyłu wiatka to jest pierwszy falownik. Jej za bardzo nie będziemy teraz tu pokazywać, jak ona wygląda. Chociaż może troszkę przez okno wam tu pokażę. Odśnieżyłem właśnie przed chwilą, ruszyłem śnieg z dachu. O, widzicie, stoi sobie i śnieg się powoli na niej topi. Przejdźmy do falowników, zobaczymy, jak wygląda sytuacja ładowania. I kolejno zacznijmy od... Przypominam, mamy dzisiaj 22 listopada, godzina 9. No, zegarek, nie załamuj mnie. 9:53, 2024 rok i sprawdzamy, jakie napięcie. 81 V, 3,1 A. Tutaj z tego nam idzie, czyli mamy tu jakieś 240 watów niby. Kolejno, to jest wiatka za stodołą, czyli potocznie zwana drewutnią w moim przypadku. Z niej, na niej mamy 5 kW i zobaczcie, tutaj nam wpływa 320 watów. Tutaj drugi falownik, to jest falownik z panelami na dachu stodoły, których nie odśnieżyłem. I zobaczcie, co tu się dzieje. Nie ma nic. Produkcja zero. Jak tu żyć, jak trochę śniegu napada na panele? Tu jest produkcja, bo odśnieżony daszek. Tu nie ma produkcji, bo nie odśnieżony. No i przechodzimy do kolejnego falowniczka. Tutaj mamy trzeci falowniczek, do niego podłączonych jest 3 kW paneli i to jest kojec Ramba i mamy tu również 300 W. I ostatni z moich regulatorów, nowy nabytek, ładuje w tym momencie kwasiaka, również 300 watów tu praktycznie jest 285, no możemy to przybliżyć do 300. Także sumując, mamy tutaj 200, dla prostego rachunku 200, 300 to jest już 500, tu 0, no to niestety 500, tutaj 300, 800 i tutaj 300, 1100 watów. No w taki dzisiejszy dzień da się żyć. LFP się jeszcze ładuje, oczywiście ciśniemy sobie na zasilaniu z magazynu w dzisiejszym dniu, bo pięknie nam się tu podładuje. Pogoda się zapowiada wyśmienita. Jak widzicie, chmurek nie będzie, prawdopodobnie przez dłuższy czas. Oczywiście nastawienie na słońce krótkie, ponieważ słońce niebawem znowu schowa się za tymi drzewami w moim przypadku, więc ekspozycja krótka, ale naładujemy spokojnie magazyn do 100%. Jeszcze oczywiście możemy z kwasu tu przepompować energię, więc będzie ok. Także
Tak 22 listopada 2024 roku wygląda u mnie. Śniegu trochę nasypało, zima zaskoczyła drogowców. No i co? No i tyle. Bardzo serdecznie pozdrawiam, dziękuję za wszystkie lajki, zachęcam do lajkowania dalej. I cześć, do następnego.